Mimo ograniczeń związanych z pandemią, w Sieradzu przygotowano na wakacje wiele propozycji dla tych, którzy lato spędzać będą w mieście. Można poskładać rakietę, podczas konferencji prasowej poinformowali o tym Paweł Osiewała, prezydent Sieradza, oraz Piotr Iszczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz jego zastępczyni Emilia Marek. Imprezy zaplanowano do 31 sierpnia nie tylko na obiektach Mosiru, ale także w kilku innych miejscach miasta. To są działania związane z aktywnością naszych mieszkańców w Parku Broniewskiego. To jest również animacja i zainteresowanie mieszkańców miasta Parkiem Klonowe, Pamtrakiem. Będzie się działo, to będą wydarzenia, które będą organizowane na miarę ograniczeń, które dziś nas obowiązują. Będą to wydarzenia cykliczne odbywające się w różnych rejonach naszego miasta, między innymi w Parku Adama Mickiewicza, w Parku na osiedlu Kronowym, Bronińskiego, na rynku, oczywiście nad naszą sieradzką piękną rzeką. Będą to takie mikrowydarzenia, żebyście Państwo też czuli się bezpieczni, ale bardzo fajne. Każdy znajdzie coś dla siebie, coś miłego. Wspólnie z organizacjami, które otrzymały dofinansowanie w ramach mikrograntów, będzie można pograć w gry bez prądu, będzie można wspólnie pobawić się z harcerzami w rozkładanie namiotów, będzie można pograć w różne gry, kamyczki, malowanie. Wszelkie szczegóły dotyczące tych imprez, które przygotowujemy dla Państwa, będą dostępne na stronach internetowych nie tylko Ośrodka Sportu, ale i wszystkich naszych jednostek Urzędu Miasta. Najbliższe wydarzenie 5 lipca, serdecznie Państwa zapraszam do Parku Mickiewicza. Przyjdźcie ze swoimi pociechami, kocykami, gdzie będzie można w dobie dzisiejszego reżimu sanitarnego bezpiecznie się czuć, ale świetnie też pobawić. Już od godziny 11 zapraszamy na badmintona, będzie można poskładać rakietę, posłuchać wykładu o Arymszterfeldzie z panem Jerzym Kowalskim. Będzie gimnastyka małego ludzika i wiele, wiele innych atrakcji. Zawsze można skorzystać ze ścianki wspinaczkowej, parku linowego, ale i nowej atrakcji, którą w tym roku dla Państwa przygotowaliśmy. Wrotkowiska. Na stadionie Mosirów każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę będzie można pojeździć na profesjonalnym torze wrotkarskim, wypróbować, zmierzyć się swoich sił. Oprócz tego na basenie kąpielowym, który będzie codziennie do Państwa dyspozycji, co prawda w innym reżimie sanitarnym i my wszyscy musimy się tego nauczyć i Państwo również, z tego miejsca też proszę o cierpliwość, będzie ograniczona niestety liczba wejść, ale proszę się zapoznać z tym wszystkim. Będą do Państwa dyspozycji również kąpielisko nad rzeką Wartą, ale w każdy wtorek będzie można na tarasach wypożyczyć gry, będzie można sobie pograć ze swoją rodziną w planszówki tak zwane. W każdą środę na tarasach będzie można poćwiczyć od godziny 18 z panem Januszem Zgrzebskim. W czwartki już za mostem na trawce z panią Magdaleną Ulas poćwiczyć aerobik. A piątki, soboty i niedzielę typowe animacje dla dzieci na plaży, jak to było do tej pory. Tych atrakcji będzie cała masa, natomiast szczegóły są umieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na stronie Facebooka, na stronie Urzędu Miasta. Tak jak wcześniej wspomniano, ruszamy w zasadzie od dnia jutrzejszego ze ścianką wspinaczkową, z parkiem linowym, z basenami i wiem, że było tutaj wiele zapytań, jak to będzie funkcjonowało, jak to będzie wyglądało. Także proszę o cierpliwość, proszę o to, żeby każdy dostosował się do wytycznych, które są na tych obiektach umieszczone. To wszystko jest dla Państwa. Chcemy, żebyście się czuli u nas bezpiecznie, żeby było przyjemnie i żebyśmy mogli wszyscy spędzić miło czas.